dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam. Proszę się nie przejmować moją dyspozycją głosową. Dziś tak się niestety kończy niekontrolowane używanie klimatyzacji w samochodzie. Także liczę na Państwa wyrozumiałość i wsparcie. Mam nadzieję, że Państwo w zdecydowanie lepszej ode mnie dziś formie, mimo że poniedziałek. Dziś wchodzimy już w taki tryb wakacyjny, więc dwoje gości, a właściwie dwóch gości dziś. Zaczniemy od rozmowy z panem ambasadorem Ryszardem Schnepfem, byłym ambasadorem Rzeczypospolitej między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Później około godziny 9.30, po godzinie 9.30 generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Oczywiście o sytuacji w Ukrainie będziemy mówić. Ja zaraz Państwu też kilka rzeczy opowiem na ten temat, bo bardzo silne, mocne wystąpienie dzisiaj w nocy Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, odnoszące się do tego, że Rosjanie zajęli ostatnie miasto w obwodzie Ługańskim. Ale o tym za sekundę, dlatego że ten weekend był także pełen politycznych w Polsce wydarzeń. Ogromna konwencja Platformy Obywatelskiej w Radomiu. 6 tysięcy członków tej partii, no, mam wrażenie, już wystartowało z kampanią wyborczą, która co prawda oficjalnie jeszcze nie została ogłoszona, ale po napięciu, jakie jest na linii Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, ewidentnie widać, że coś już poważnego się dzieje. Donald Tusk powiedział krótko: skończy się PiS, skończy się drożyzna. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada: Tusk to drożyzna. Bardzo rzeczywiście silna wymiana zdań, bardzo emocjonalna pomiędzy, no, szczególnie dwoma liderami, czyli Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim. Tusk mówi tak: nie zapomnimy tego plucia ludziom w twarz. Tak powiedział na konwencji przyszłości, bo takie było oficjalne wydarzenie, nazwa tego wydarzenia. Jeżeli ktoś potrafił walczyć z drożyzną, wziąć inflację i zdusić ją do zera, to był to mój rząd, chwalił się premier Donald Tusk. Mówił tak także o funkcjonariuszach policji i o tym, że polskie policjantki i polscy policjanci, to cytat, idą do służby, prawie wszyscy bez wyjątku, po to, żeby bronić Polaków i ścigać bandytów, nie żeby bronić władzy przed obywatelami. Mówią mi: panie premierze, może by pan coś z tym wreszcie zrobił? Zrobiłby pan wreszcie z tym porządek, bo my chcieliśmy być w policji po to, żeby ścigać bandytów, a nie godzinami, dniami i tygodniami stać przed Sejmem albo na Nowogrodzkiej. O tym mówił Donald Tusk. No i oczywiście także wspomniał o Adamie Glapińskim, potwierdzając jednocześnie słowa Bartłomieja Sienkiewicza, który już wiele dni temu tutaj u nas w programie powiedział o tym, że jeżeli Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, to Adam Glapiński straci stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście jest to stanowisko umocowane konstytucyjnie, bardzo mocno, i niewiele jest możliwości, żeby prezesa NBP odwołać, ale to, jak widać, Donalda Tuska nie zraża, dlatego że on mówi w ten sposób: Adam Glapiński jest nie tylko niekompetentny, nie tylko nieprzyzwoity w tym, co robi, Adam Glapiński jest też nielegalny. Nie będzie ani dnia dłużej prezesem NBP, nie będzie trzeba ustawy. Tak zapowiada Donald Tusk. No, zobaczymy, no, oczywiście, w jaki sposób Platforma Obywatelska będzie chciała go odwołać. Pamiętamy doskonale, że były pewne wątpliwości dotyczące tego, czy on może kolejną kadencję pełnić funkcję, no bo przepisy mówią o tym, że w zarządzie NBP można być dwa razy. Glapiński był kiedyś w zarządzie, zanim był jeszcze prezesem NBP, więc tutaj być może to jest ten kruczek prawny, którego Platforma Obywatelska będzie się trzymać, próbując Adama Glapińskiego z funkcji prezesa NBP się pozbyć. W każdym razie taka zapowiedź została przedstawiona i podtrzymana poniekąd, bo jak wspominam, Bartłomiej Sienkiewicz u nas już to mówił czas jakiś temu. Na odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego, jak się Państwo doskonale domyślają, nie trzeba było czekać zbyt długo. Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Białymstoku oczywiście mówił o rozmaitych problemach, odnosił się także do Donalda Tuska, ale właściwie chyba najgłośniej mówi się i najszerzej komentuje się, no, chyba kolejną wpadkę, tak to trzeba nazwać w sposób delikatny, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że prezes tym razem dotknął tematu, którego dotykać nie powinien, ponieważ kompletnie się na tym nie zna i o tym mówią wszyscy, czyli kwestie związane z finansami i ekonomią właśnie, czyli problem, który dotyka nas wszystkich w sposób bardzo silny, tym bardziej po ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, to już Państwo doskonale wiedzą, 15,6 inflacja w ujęciu rocznym, no a Jarosław Kaczyński zaczął odnosić się do siły złotego, która ostatnio podupada dość mocno. Nawet jeżeli przyjąć tę nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością, dodaje Jarosław Kaczyński, wartością, ten sposób przeliczania euro na złotówki, przecież w Niemczech euro nie jest warte więcej niż 3 złote, nawet jeżeli jest mniej warte, a nie 4,50 czy prawie 5.
To nowa ekonomia według prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę wydaje mi się, że chyba trzeba będzie podręczniki na ten temat pisać. A wracając do kwestii wojskowości, do kwestii związanych z Ukrainą, no to bardzo mocne stanowisko zajął prezydent Joe Biden. Wydaje się, że chyba uzupełnił brak jakiegoś takiego konkretnego komunikatu po madryckim szczycie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podsumował w mediach społecznościowych zakończony w ubiegłym tygodniu szczyt NATO i podkreślił po raz kolejny, tutaj dokładny cytat, będziemy dalej dostosowywać rozmieszczenie sił zbrojnych, by zapewnić obronę naszym sojusznikom. I tutaj rzeczywiście no, wielu komentuje tę sytuację no, w taki sposób, że zbyt mało jednak decyzji zostało podjętych co do wzmocnienia flanki wschodniej NATO, w tym także Polski, że takie ogólne zapowiedzi oczywiście brzmią bardzo imponująco, ale kiedy już dokopiemy się ostatecznie do tego, co te decyzje ze sobą niosą w swojej istocie, no to okazuje się, że tego wzmocnienia dla nas, czy dla państw bałtyckich jest zdecydowanie za mało i dlatego nie możemy mówić o sukcesie także z naszej perspektywy, czy aby na pewno o tym za chwilę będę rozmawiała z panem ambasadorem Ryszardem Sznepfem, więc no właściwie chyba nie ma co przedłużać. Już teraz zapraszam państwa na to spotkanie. Ukraińcy, Ukrainki, usi nasi zachysniki, nasi zachysnicy. Сьогодні в нашій державі відзначаються два важливих професійних свята – День військово-морських сил України і День зенітних ракетних військ. Я щиро вітаю усіх захисників і захисниць України, які служать у цих військах. Вітаю усіх ветеранів флоту, усіх ветеранів-зенітників. Завдяки вашій службі і вашій хоробрості врятовані тисячі життів наших людей – російські окупанти понесли дуже значні втрати і на морі, і в небі. Таких втрат у них не було протягом багатьох десятиліть. Ще раз дякую за службу. Головне завдання держави – зробити все, щоб у наших героїв, у наших воїнів, з усіх родів військ було все, все необхідне для захисту держави, щоб була найсучасніша зброя. Це не просто, це вартує багатьох зусиль, це потребує численних переговорів, але ми забезпечимо таке постачання. Україна вийде на рівень, коли буде знівельована вогнева перевага окупантів. Ми не втрачаємо жодного дня, переконуємо наших партнерів, налагоджуємо нові зв'язки, використовуємо всі можливості – політичні, дипломатичні, інформаційні. Państwa gościem Ryszard Sznepf, był ambasador Rzeczypospolitej, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. To tak, przepraszam za kolokwializm, z grubej rury zaczniemy, bo to jest podstawowe pytanie po tych kilku dniach, kiedy zakończył się szczyt NATO. Czy on z naszej polskiej perspektywy jest sukcesem? Bo na Donalda Tuska spadły gromy, kiedy on powiedział, że trzeba było zawalczyć o więcej. Nawet prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział, ale cóż, można było więcej wywalczyć. Tymczasem im więcej dni upływa od tego szczytu, tym więcej rzeczywiście głosów pojawia się takich, że no nie bardzo to wzmocnienie wschodniej flanki NATO jest takie, jak się spodziewano, że będzie. Jaka jest pana ocena? Mam z tym kłopot, dlatego że lubię z jednej strony i bardzo szanuję NATO i uważam, że jest bardzo potrzebne. Można powiedzieć, że nawet symbolicznie byłem obecny, kiedy Polska wstępowała do NATO w Waszyngtonie. Pierwsze posiedzenie, szczyt na 50-lecie NATO, kiedy prezydent właśnie Kwaśniewski, premier Buzek byli obecni tam. Towarzyszyłem tej delegacji i mam ogromny sentyment, ale też dzisiaj, po tym szczycie madryckim, chciałbym powiedzieć, że madrycki szczyt rzeczywiście jest dla nas szczęśliwy, bo 25 lat temu właśnie w Madrycie podjęto decyzję o tym, o otwarciu NATO dla trzech krajów. No, ale, kwestia symboliczna. Ale okazuje się tak, że nie zawsze jest aż tak szczęśliwy. Mm-hmm. Mam bardzo mieszane uczucia. Znaczy, z jednej strony niewątpliwie politycznym sukcesem jest rozszerzenie NATO. Przynajmniej taka zapowiedź jest. Jest zgoda liderów, mm-hmm, aby Finlandia i Szwecja włączyły się do NATO, by zostały członkami. Choć mniej się mówi, i to jest właśnie ten mankament niemówienia do końca,
że wszystkie parlamenty krajów członkowskich muszą jeszcze zaakceptować, muszą ratyfikować to porozumienie. No my mamy być jednym z pierwszych krajów, które ratyfikują te... Nie mam co do tego wątpliwości, że tak będzie i większość, jeżeli nie prawie wszystkie kraje gładko przyjmą takie stosowne rezolucje. Natomiast z Turcją będzie prawdopodobnie problem. Prezydent Erdogan oczywiście zgodził się po rozmowach, podpisano memorandum ze Szwecją i Finlandią. Wszystko wyglądało pięknie, no ale kiedy przyjdzie do ratyfikacji przez parlament turecki, może się okazać, że Turcy nie ze wszystkiego są zadowoleni. Czyli będą testować. Sobie na dwa fronty, czyli na tym froncie natowskim ostatecznie okazał się sojusznikiem solidarnym, ale kiedy już przyjdzie do głosowania w parlamencie, to spodziewa się pan problemów w Turcji? Czy raczej tego, że ona będzie znowu o coś grać i przeciągać te decyzje parlamentu? Myślę, że ta gra będzie się toczyć dalej i że ta gra będzie dotyczyć już nie tylko kwestii kurdyjskiej, czyli de facto wyrzucenia Kurdów ze Szwecji, bo tak to trzeba określić. Tego domaga się Turcja, ale także pewnej zmiany w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Nie obejdzie się prawdopodobnie bez jakiejś kolejnej rozmowy Erdogana z prezydentem Bidenem. Będzie o to zabiegał. Będzie sytuacja klinczowa, więc prawdopodobnie Amerykanie zgodzą się na jakąś formę spotkania. Może nawet online, ale jednak, żeby ten atut wspólnej rozmowy był i wspólnych uzgodnień, żeby Turcja powróciła jakby do rodziny krajów, które są krajami zaufania Stanów Zjednoczonych. Dla przypomnienia, Turcja wypadła z programu F-35, czyli z tych najnowocześniejszych samolotów. Uczestniczyła w nim przez wiele lat, też finansowała ten projekt i w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie jako kraj, który związał się militarnie też częściowo z Rosją, bo kupili rakiety rosyjskie. Była obawa o to, że udostępniają technologie amerykańskie, także Rosjanom, została z tego programu wykluczona, więc ten policzek Erdogan chce zatrzeć w jakiś sposób i tu ta gra będzie się jeszcze toczyć i to oczywiście obniży rangę tej decyzji, która w zasadzie w Madrycie zapadła, ale jest nieskończona jakby. To jest jedna kwestia. Na pewno jedność wszystkich krajów, bo zaprezentowano zadowolenie, jedność, wspólnotę Unii, która łączy kraje natowskie, ale to w kategoriach jakby symbolicznych. Natomiast jeśli chodzi o kwestie militarne z kolei, które nas najbardziej interesują, bo one dają, zwiększają nasze bezpieczeństwo, powstało tutaj szereg znaków zapytania i warto to powiedzieć naszym widzom i słuchaczom, że dotyczy to kwestii konkretnych, stąd te rosnące powątpiewania, a mianowicie czym jest te 300 tysięcy żołnierzy na wschodniej flance, jaka będzie rola tego... Właśnie bardzo mało szczegółów znamy, prawda? Tak, i organizacyjnie. I żeby było jasne, to nie tylko my pytamy o to, pytają to eksperci amerykańscy, ja śledzę dyskusje w fachowych pismach też amerykańskich i ta kwestia jest podnoszona, że to nie zmienia dynamiki odpowiedzi NATO w razie ewentualnego ataku rosyjskiego na wschodnią flankę NATO. Nie przyspiesza reakcji. Ona wciąż, te najbardziej zaangażowane, szybkie siły, to są 3 dni. Na reakcję. Właśnie, bo tak się przede wszystkim podkreśla, że to jest 7-krotnie więcej żołnierzy. Tylko pytanie, jak ci żołnierze mieliby możliwość być wykorzystani? No oni są w dalszym ciągu, pozostają w swoich krajach, to po pierwsze. Oni są oczywiście, mają podniesiony stopień gotowości, ale decyzja o ich uruchomieniu, czyli o zaangażowaniu, zależy od lokalnych polityków. To nie jest wspólne dowództwo. W związku z czym wyobraźmy sobie taki proces, że coś się złego dzieje i trzeba teraz uchwalać w poszczególnych parlamentach zgodę na udział żołnierzy. To będzie trwało kilka dobrych dni w najlepszym przypadku. W najlepszym przypadku, prawda? I wymaga też jakiejś niebywałej zupełnie organizacji politycznej też. Ja mam wrażenie, że NATO zgubiło gdzieś troszkę swoją dynamikę i ciągle jest o krok z tyłu za wydarzeniami, które się toczą tuż obok nas. My mamy zupełnie inne poczucie zagrożenia i mam takie wrażenie, że te aspiracje, te oczekiwania zostały bardzo nisko ulokowane przez delegację polską. Z tego co wiem, delegacja nasza była dumna po madryckim szczycie z tego, że wniosła do delegacji taki zapis, który mówi o tym, że kraje NATO są wdzięczne tym, którzy udzielili pomocy. No na litość boską. To miłe oczywiście, to jest takie głaskanie, które świetnie znamy,
Ale w tej sytuacji muszę powiedzieć, że to jest ogromnie frustrujące, że niektórzy politycy uważają, że takie pieszczenie nas, takie zagłaskanie wystarczy, a nie realna pomoc, nie rzeczywiście obecność w sile brygady na wojsk natowskich tu na granicy, między innymi no, przy przesmyku suwalskim, o którym można wiele powiedzieć, ale na pewno, że nie jest najbezpieczniejszym miejscem w naszym regionie. Tego bym oczekiwał, czyli nie rozumiem do końca tej filozofii. Wiem, że sprawa Bliskiego Wschodu jest ważna, ale dwa amerykańskie niszczyciele w bazie morskiej ROTA w Hiszpanii, nowe eskadra F-35 w Wielkiej Brytanii i wzmocnienie obrony przeciwlotniczej we Włoszech i w Niemczech. A my? A my co? A my słowa pochwały za dzielność, za wspaniałomyślność, za to, że jesteśmy tacy fajni. Panie Wójcie, czyli nazywając rzeczy po imieniu, ostatni szczyt NATO w Madrycie nie jest sukcesem Polski. Niestety nie jest. Nie jest z powodu braku ambicji, chyba możliwości oddziaływania, jakichś przygotowania. Pytanie, jaka jest przyczyna tej sytuacji? Czy to jest tak, że my pojechaliśmy jako delegacja Polski ze złymi założeniami na ten szczyt i ze złym planem działania? Czy to jest tak, że my pojechaliśmy z jakimś planem, ale nie jesteśmy w stanie go zrealizować ze względu na nie najlepszą sytuację, jeżeli chodzi o naszą pozycję międzynarodową w tej Chyba obie sytuacji. Kwestie tutaj są ważne. Znaczy, plany były mało ambitne, ponieważ wiedziano, że nic się nie ugra. Do tego jeszcze nasza dyplomacja jest mało sprawna. To jest takie rzucanie się na ostatni moment, a nie pracowanie latami na trwałą pozycję dyplomacji. Dobre kontakty, takie know-how, z kim rozmawiać, w jakim momencie, aby to było skuteczne, aby umieć przekonywać naszych partnerów. Ale oczywiście nasza pozycja w świecie w tej chwili, w Unii Europejskiej, ale także w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, nie łudźmy się, te miłe słowa, to nie jest wszystko. Nie jesteśmy fajnym, dobrym partnerem w przedsięwzięciach. Służymy, jesteśmy potrzebni, bo jesteśmy krajem frontowym, jesteśmy hubem takim, prawda, do przerzucania środków wojskowych i wywiązujemy się z tego, ale nie jesteśmy ulubieńcem Zachodu dzisiaj, bo łamiemy praworządność, bo demokracja cierpi, podejmujemy jakąś dziką grę zupełnie w sprawach praworządności z Unią Europejską, a przecież dzisiaj nikt nie liczy na to, że Stany Zjednoczone będą się kłócić z Unią Europejską. Bo Unia Europejska dla prezydenta Bidena jest święta dzisiaj. Jest najważniejszym gremium sojuszniczym, jaki można sobie wyobrazić. A więc Francja, Niemcy, te konflikty, które są na linii z Berlinem, te konflikty są na linii z Paryżem, one oczywiście szkodzą, przynoszą w efekcie coś takiego, że Hiszpania, która nie jest zagrożona, dostaje bardzo poważne wzmocnienie. Ta baza, którą świetnie znam, Wrota, czy baza lotnicza w Torrejon pod Madrytem, czy baza we Włoszech lotnicza w Avianco, są ważne dla sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale stamtąd nie płynie dzisiaj największe zagrożenie. Największe zagrożenie, i wszyscy o tym świetnie wiemy, jest na wschodniej flance NATO i tutaj nie ma odpowiedzi, która by mogła nas satysfakcjonować. O tym piszemy tak przy okazji, może Polska w świecie, reaktywacja. To słowo reaktywacja jest kluczowe. Kluczowe dlatego, że myślimy o tym, jak, w jaki sposób tę politykę zagraniczną naprawić. Też strukturalnie, żeby ona była funkcjonalna, żeby nie była poddana kolejnym politycznym zawirowaniom. Pytanie, ile taka reaktywacja potrwa, prawda? Bo wiadomo, że burzyć jest zdecydowanie łatwiej niż budować. O tym zresztą Donald Tusk mówił i Radosław Sikorski w sobotę także w Radomiu na tej konwencji Platformy Obywatelskiej, że oczywiście to nie jest moja ocena, tylko cytat, żeby nie było wątpliwości, że te 30 lat ostatnie budowania także pozycji Polski na arenie międzynarodowej zostało absolutnie zaprzepaszczone. To rzeczywiście jest tak, że zostało zaprzepaszczone i teraz czeka na nas kolejnych kilka dekad odbudowywania. Czy to jest tak, że ci partnerzy europejscy wiedzą, że to jest kwestia po prostu podejścia takiego, a nie innego obozu władzy, który aktualnie jest w Polsce i że hipotetycznie, gdyby ten obóz władzy się zmienił, to automatycznie ta polska pozycja będzie lepsza. Jak to jest? Jaka to jest perspektywa?
Nikt poza chyba premierem Orbanem nie wierzy władzy PiS ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych. Nawet jeżeli padają miłe słowa i klepanie się po plecach, to nie miejmy złudzeń, że nikt nie ma zaufania, że ta władza rzeczywiście będzie rzetelnie współpracować, że ta władza dokonuje po prostu rzeczy, które służą przede wszystkim Putinowi tak naprawdę, czyli rozbiciu zachodniego sojuszu. To, co mówił w Radomiu premier Tusk i minister Sikorski, to była taka nowa dynamika, powiedzmy sobie, w debacie polskiej, i ona bardzo dobrze wróży. Pokazano jedną rzecz przede wszystkim. Proszę spojrzeć tylko, ilu wokół siebie mamy w tej chwili przyjaciół? Nie mamy. Mamy zatargi nawet z Czechami, w sprawach, które wydawałoby się można bardzo prosto rozwiązać. No, Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że nigdy nie było tak dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. No to ja pytam pana jako byłego ambasadora, czy rzeczywiście tak jest? Każda nowa władza będzie twierdziła, że ma najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Ale prawda jest taka, że to zaufanie jest na niskim poziomie. Jesteśmy potrzebni. My, Polacy, Polska. I w oczywisty sposób Stany Zjednoczone, dyplomacja amerykańska współpracuje z tymi, którzy mają władzę. Bo potrzebni są do tego, żeby podejmować decyzje, że ulokowało się tutaj wojska, że są szlaki transportowe, o które trzeba zadbać. Ale nie ma zaufania, nie ma takiego dobrego dialogu, że ludzie patrzą sobie w oczy i mówią, tak, my rozumiemy, co kryje się pod słowami demokracja, co kryje się pod słowami suwerenność państwa. To są zupełnie inne pojmowanie świata i Amerykanie świetnie o tym wiedzą i nawet kiedy mówią o tym, że nigdy takich dobrych relacji nie było, to jest taka mantra, którą się powtarza praktycznie rzecz biorąc, za każdym razem, kiedy zmienia się jakakolwiek władza. Natomiast te relacje były pogłębione. To nie polegały one tylko na relacjach osobistych, choć one są bardzo ważne, ale też na wspólnym i jednakowym rozumieniu pojęć, które są ważne w polityce. Znaczy, czym jest praworządność na przykład? Czym jest wolność człowieka? Czym jest tolerancja? Jaki jest stosunek do LGBT? W Stanach Zjednoczonych są ogromnie ważne kwestie i akurat Partia Demokratyczna, która rządzi w Stanach Zjednoczonych i prezydent z niej się wywodzi, przywiązuje ogromną wagę do tego. Więc można powiedzieć tak, współpracują, ale nie widać tam, że dobrze im to smakuje. Bez entuzjazmu i bez zaangażowania. I ten brak zaangażowania właściwie widać. I po tym szczycie natowskim możemy to potwierdzić, że to jest to minimum, które należy zrobić. Oczywiście dowództwo 5. Korpusu Armii w Poznaniu to jest dobra rzecz. Ale pamiętajmy o tym, że to jest, nie wiem, 500-600 planistów, oficerów wyższej rangi, którzy będą koordynować działania, ale muszą koordynować, ale nie walczyć. Ale nie będą na froncie. My potrzebujemy realnej siły. Potrzebujemy amerykańskiego wsparcia w postaci sprzętu też. Czas doposażyć armię. Te wszystkie plany, które zostały, te wszystkie umowy, które są podpisane, proszę sprawdzić. One są realizowane, one będą realizowane za 3, 4, 5 może lat, a my potrzebujemy tego teraz. Tego zaangażowania nie ma i ta taktyka spalonej ziemi, która wciąż jednak dominuje w myśleniu niektórych wojskowych, to znaczy, że trzeba najpierw oddać tę wschodnią Polskę po to, żeby ją później odbić. Muszę powiedzieć, że dla mnie to jest nie do przyjęcia. Panie ambasadorze, a propos Joe Bidena, on podsumował w mediach społecznościowych ten szczyt NATO i napisał, będziemy dalej dostosowywać rozmieszczenie sił zbrojnych, by zapewnić obronę naszym sojusznikom. Czy to jest właśnie reakcja na tę krytykę, że w tej kwestii zrobiono za mało? Czy to jest znowu obiecywanie złotych gór po to, żeby uspokoić sojuszników będących właśnie tym szkieletem flanki wschodniej, bo dość dziwne, że prezydent po już kilku dobrych dniach wydaje z siebie taki komunikat. No to jest znaczące, to sugeruje. Tylko czas na to był w Madrycie, prawda, a nie na Twitterze. Tak, ale głosy, i to głosy płynące nie tylko z Polski, żeby było jasne. To są też amerykańscy eksperci, którzy z pewną, może nie całkowitym takim, to nie jest taka krytyka totalna, ale wskazują na słabe punkty, na małe zaangażowanie właśnie. Oczywiście, że dotarło do Białego Domu. Jest mało polityków w świecie, do których ja mam takie zaufanie, jak do prezydenta Bidena akurat. Miałem okazję poznać go osobiście.
To jest rzeczywiście rzetelny, poważny polityk, który przywiązuje wagę do tego, no i co który mówi. Ma jakąś szczególną słabość do tego regionu, który się zna na tym regionie po prostu, prawda? Więc to też tak, nie bywał jest tutaj znaczenia. Te kontakty z Polską między innymi, to jest długa historia zaangażowania wiceprezydenta przedtem, później prezydenta Bidena. Ale oczywiście jest jeszcze administracja, jest Pentagon, jest Departament Stanu. Mhm. To trzeba wypracować. No, nie zrobiono, czyli nie wykonano pracy wcześniej. Tak, żeby na szczycie właśnie madryckim te decyzje były dla nas bardziej korzystne. Dawały nam takie poczucie, że oni tutaj są, że na naszej wschodniej granicy są poważne siły, które, tak jak mówią generałowie akurat, mam na myśli chociażby generała Gocuła, byłego szefa sztabu generalnego, mhm. który mówi, to nie chodzi o to, żeby wywołać wojnę, tylko o to, żeby do tej wojny nie doszło. Musimy być tak przygotowani, żeby Rosja nie chciała zaczynać wojny z nami i nie chciała nas atakować, ponieważ będą wiedzieli, że odpowiedź będzie tak silna, tak druzgocąca, że nie warto tego robić. O to głównie chodzi. Rozumiem, że Rosja na razie pana zdaniem nie ma takiej świadomości. No, może trzeba by nad tym jeszcze popracować, żeby taka świadomość rzeczywiście była, że nie warto. Że nawet jeżeli, jak mówi minister Sikorski, Królewiec, czyli Kaliningrad, jest odizolowany technicznie, geograficznie, to żeby nie przyszło do głowy rosyjskim wojskowym po prostu uderzyć na ten narożnik państwa polskiego, który jest bardziej otwarty na agresję, ponieważ stanowi szlak naturalny przejścia do obwodu rosyjskiego. Mhm. Więc oni muszą to czuć po prostu i tutaj rzeczywiście ja sobie wyobrażam, że zwiększone siły na naszej granicy, międzynarodowe, czyli z udziałem różnych członków NATO. Ja chciałbym widzieć, wbrew temu, co mówi prezes Kaczyński, także niemieckich żołnierzy na naszej wschodniej flance. I holenderskich, na obawę, jeżeli się Niemcy zbroją, no to słyszał pan. Ale najpierw narzekaliśmy na to, że oni się nie zbroją wystarczająco, że nie wypełniają kryteriów natowskich, nie mają 2% swojego PKB zaangażowania w budowę siły militarnej. Teraz boimy się tego, że chcą rzeczywiście dołożyć. To jest 100 miliardów euro, to jest poważna kwota rzeczywiście. To zmieni Europę, ale tylko wtedy, jeżeli będziemy z Niemcami blisko i współpracowali, no możemy być spokojni właśnie. To teraz jeszcze słów kilka na temat Ukrainy, no bo tam cały czas no, niestety nie najlepsza sytuacja. Czy pana zdaniem temu konfliktowi, a właściwie czy Ukrainie grozi zamrożenie tego konfliktu? No niestety tak. Wygląda na to, że ten konflikt potrwa dłużej. Rosja jest zbyt silna, żeby upaść, ale jednocześnie zbyt słaba, żeby pokonać Ukrainę wtedy, kiedy Ukraina otrzymuje wsparcie Zachodu i moralne, ale przede wszystkim wojskowe. Więc może dojść do takiej sytuacji, w której wyczerpią się te podstawowe siły i wszystkim będzie zależało na tym, żeby nie poddając się no, zatrzymać hekatombę ofiar i zniszczenia, jakie w tej chwili tam się dokonują. Pamiętajmy o tym, że to się dzieje na ziemi ukraińskiej, że te zniszczenia, które są, te ofiary dotyczą przede wszystkim Ukraińców. To jest bardzo dla nich przede wszystkim bolesne. Jakiś moment zatrzymania pewnie nastąpi, ale on nie rozwiąże konfliktu, więc będziemy mieli stan napięcia prawdopodobnie dłuższy czas. Obie strony będą ogłaszały, że to jest korzystne dla nich prawdopodobnie. To jest już polityka, to jest dyplomacja. W tle potrzebni będą taki brokerzy dobrej woli, którzy będą szukali jakichś rozwiązań, które satysfakcjonują obie strony. Czy w ogóle kogokolwiek? No, między innymi właśnie kanclerza Scholza czy prezydenta Macrona, ale nie tylko. Nowej roli podejmuje się teraz. To byłoby rozwiązanie dla Ukrainy, patrząc na politykę Macrona i Scholza wobec tego, co się tam dzieje. Ja myślę, że Niemcy powstrzymują się przed różnymi działaniami, jak pomoc w dostarczaniu broni, dlatego że taka była ich tradycja też. Pamiętajmy o tym, że to nie my chcieliśmy, żeby oni... Czekają na ponowne uruchomienie? Trochę Olaf Scholz ostatnio tak między słowami to zasugerował, co też było powszechnie krytykowane.
Niemcy sobie gospodarczo poradzą. Pamiętajmy o tym, że to jest kraj silny ekonomicznie i znajdzie inne źródła dostaw. Mhm. Bardziej się obawiałbym o nas. Na ile te obietnice gazociągu norweskiego będzie funkcjonować w sytuacji ogromnego popytu na gaz. Więc, i braku informacji ze strony rządu co do tego, czy my negocjujemy już kontrakty na ten gaz. Miało być bardzo dużo gazu też ze Stanów Zjednoczonych. No to jeszcze ja zaczynałem pracę nad tym, żeby Kongres Amerykański udzielił zgody na sprzedaż LNG, ale mam wrażenie, że te dostawy są wciąż rachityczne, są małe. A propos zamrożenia tego konfliktu jeszcze, panie ambasadorze, po raz kolejny niezawodny Dmitr Pieskow szukuje opinię publiczną. Tym razem mówi o tym, że Rosja jest gotowa do negocjacji, ale zaznaczył, że to Kijów musi zaakceptować warunki stawiane przez Moskwę, a Zachód powinien zaprzestać, tutaj cytat, zachęcania narodu ukraińskiego do kontynuacji tej wojny. Nihilnowicz, znaczy Rosja idzie w zaparte dalej. Czy to się zmieni, czy się nie zmieni? No to jest potrzebne do tego, żeby utwardzić, umocnić własne stanowisko. Mhm. To jest ta część polityczna, nie militarna, tego, co się dzieje, a więc zyskanie przewagi w mediach społecznościowych, w kształtowaniu opinii publicznej. Rosjanie w dalszym ciągu liczą na to, że społeczeństwa Zachodu zwłaszcza, które żyły w większym komforcie w obliczu zbliżających się jednak, nawet jeżeli jesteśmy w pełni lata, to jednak jest później jesień i zima, że skłonność do jakiegoś porozumienia, do ustępstw będzie rosła. Ale ja myślę, że społeczeństwa właśnie Zachodu dzisiaj są bardziej zdeterminowane niż kiedykolwiek, żeby stawiać opór i nawet poprzez jakieś poświęcenie wspierać Ukrainę. Ukraina nigdy nie miała tak dobrych mediów, tak dobrej prasy, tak dobrego popularności jak obecnie. Mhm. Proszę zwrócić paradoksalne, uwagę, prawda? Paradoksalne, że wojna była do tego potrzebna. Prezydent Zeleński mówi właściwie to, co jest dobre, to, co jest złe, inni liderzy się podporządkowują temu. Nigdy żaden polski właściwie prezydent nie miał takiego wpływu, chyba poza Lechem Wałęsą, który na początku lat 90. miał ogromny wpływ na politykę światową poprzez swój autorytet. Dzisiaj takim autorytetem jest Wołodymyr Zeleński. Można tylko podziwiać po prostu, jak sprawnie tym kieruje. I to jest bardzo duża siła sprawcza w kształtowaniu opinii publicznej też Zachodu. Wspomniał pan o ewentualnej roli Olafa Scholza w tej sytuacji. On powiedział ostatnio, że Putin przygotowywał się do inwazji na Ukrainę i decyzję o zaatakowaniu jej podjął co najmniej rok przed inwazją. To pewnie jakieś dane z wywiadu. I dodał, że konflikt może potrwać jeszcze przez bardzo długi czas. No ja tych danych nie mam oczywiście, ale tych składników decyzji jest prawdopodobnie wiele. Rosyjski wywiad, analitycy obserwowali sytuację w Zachodzie generalnie, poczynając od Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, dzisiaj łatwo puszczamy to, ale jaka była sytuacja po wyborach w Stanach Zjednoczonych? Dzisiaj jest komisja specjalna, która obraduje na temat tych wydarzeń 6 stycznia. Coś, co pokazało Rosjanom prawdopodobnie, że ponad 30% Amerykanów jest gotowa zakwestionować prezydenturę. No, proszę państwa, to jest po prostu niebywałe osłabienie potencjału decyzyjnego prezydenta. Na to liczyli, pomylili się co do tego, ale jednak to był taki sygnał, że Ameryka może być słaba. No, tylko problem polega na tym, że w Stanach w tej chwili Trump troszkę odzyskuje siłę. Znaczy te sondaże, widział pan ostatnio, to, no, dość przerażające z perspektywy naszej także. Bo no, myślę, że nie chcielibyśmy się zastanawiać, co by było, gdyby Trump dzisiaj był prezydentem Stanów Zjednoczonych w kontekście ukraińskim. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że prawdopodobnie doszłoby szybkiego porozumienia pomiędzy Trumpem i Putinem i to byłoby porozumienie oparte na podziale stref wpływu. Mówił o tym zresztą I Donald Trump. I my nie znaleźlibyśmy się w strefie wpływu. I my nie bylibyśmy prawdopodobnie w tej strefie, w której chcielibyśmy być, czyli na Zachodzie. Bardzo łatwo, tak jak łatwo przychodziły Trumpowi słowa tutaj o powstaniu w Warszawie, łatwo się mówi. Mm-hmm. Choć historia pokazuje trochę inny obraz tego, co się działo wówczas w 1944 roku. Łatwo jest było Trumpowi tutaj epatować takim podziwem, ale nie kryły się za tym rzeczywiście żadne poważniejsze
działania. Wręcz przeciwnie, porozumiewał się, pamiętamy konferencję w Helsinkach Trumpa i Putina, kiedy właściwie Putin dominował całkowicie tą scenę polityczną, a Trump mówił, ja umiem się porozumieć z Putinem. Było w tym pewien podziw też taki. Myślę, że ten podział wpływów byłby dla nas bardzo, bardzo bolesny po prostu. Więc my obawiajmy się wyniku wyborów, aczkolwiek scena polityczna w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dynamiczna. Tam wchodzi teraz nowy temat, to jest kwestia dostępu do broni i kwestia aborcji. I te dwa tematy prawdopodobnie będą dominowały. I właśnie, pytanie już ostatnie, panie ambasadorze, czy pan się nie obawia tego, że Trump będzie, że Biden będzie coraz słabszy? Że w kontekście także międzynarodowym, w tym sensie, że jego pochłaniają Chiny, Tajwan, teraz te wewnętrzne problemy, no akurat aborcja i broń to jest rzecz, która Amerykanów rozgrzewa do czerwoności. Czy, mówiąc krótko, jemu wystarczy sił i zaparcia, żeby nie pominąć gdzieś, nie zapomnieć o tym, co dzieje się tutaj w Ukrainie? No bo wiadomo, że opinia publiczna od niego amerykańska także będzie oczekiwała zaangażowania w te ich wewnętrzne sprawy, a nie tutaj nasze europejskie. Tak, no sprawa Ukrainy jest tak głośna, że trudno będzie ją porzucić. Mhm. Mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast w oczywisty sposób uwagę Amerykanów, zresztą tradycyjnie, koncentrują takie sprawy jak sytuacja gospodarcza, inflacja przede wszystkim, podatki, aborcja, masowe strzelaniny, do których dochodzi co róż, właśnie codziennie, o większości w ogóle nie wiemy, i rozwiązanie problemu dostępu do broni, które rozpala w ogóle opinię publiczną w Ameryce. Więc w oczywisty sposób to będzie bardziej skupiać uwagę, ale Amerykanie już przygotowują się na to. Ten szczyt NATO dał bardzo poważny sygnał, że Ameryka w większym stopniu będzie polegać na samodzielności Europy. Znaczy, ja się nie dziwię, szczerze powiedziawszy. No, ile można być dzieckiem w krótkich majteczkach? Europa już jest dorosła, jest silna gospodarczo i powinna wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, czyli budowa własnych sił, a Ameryka będzie się skupiać na własnych problemach i na problemach globalnych, a więc z Azją przede wszystkim. Stąd obecność zresztą na szczycie w Madrycie, co może niektórych zaskakiwać, i premiera Australii, i premiera Japonii, i prezydenta Korei Południowej. No to jest ta gra, z którą zmierzają się Stany Zjednoczone. Obiecałam, że to będzie ostatnie pytanie, ale przypomniało mi się jeszcze jedno. Muszę pana zapytać o to. O zaproszenie Putina na G20. No to jest inicjatywa, właśnie nie zdążyłem powiedzieć, że mamy jeszcze nowego, można powiedzieć, gracza. Indonezja, czyli kraj, który jest organizatorem szczytu G20 i który chce poprzez zaproszenie właśnie Putina doprowadzić do jakiegoś porozumienia. No, takie ambicje są naturalne i zdrowe. Każdy przywódca chce odegrać rolę brokera wielkiego. Na pewno zdrowym jest zaproszenie Putina na szczyt G20. Ja nie wiem, jakie rozmowy poprzedzały. Jeżeli to przyniesie ustępstwa Rosji, to tak, każde. A nie boi się pan, że to będzie tylko propagandowo wykorzystane przez Putina, bo już oczywiście Moskwa powiedziała, że się stawi. Znaczy, czy nie powinno być bojkotu tego szczytu po prostu przez państwa zachodnie i demokratyczne? Tylko, że to nic nie przyniesie niestety, a część krajów G20 współpracuje z Rosją. Pamiętajmy o tym, że o ile Chiny okazały się takim partnerem Rosji nie do końca, nie zwiększyły swojego importu z Rosji, o tyle Indie tak, o tyle Brazylia tak. Może nie zawsze pamiętamy o tym, że Indie są najbardziej ludnym krajem na świecie. To jest, oni przebili Chińczyków nawet. Brazylia jest jednym z największych, jest gigantem, to jest kontynent de facto. Jest jeszcze RPA, to jest ta BRICS. No dobrze, panie ambasadorze, ale pan naprawdę uważa, że powinno się usiąść na G20 przy stole ze zbrodniarzem wojennym? Znaczy, że tutaj coś panu nie zgrzyta? Moralnie się nie zgadzam. Mhm. Natomiast jeżeli Ukraina, jeżeli prezydent Zełenski przede wszystkim uzna, że jest potrzeba doprowadzenia do jakiegoś finału, to powinniśmy to przyjąć po prostu. Ja tego oczywiście nie wiem. To jest kalkulacja, to jest ocena własnych sił, to jest ocena zniszczeń też i perspektywy odbudowy Ukrainy.
bo liczymy na to, że Ukraina będzie rzeczywiście członkiem Unii Europejskiej. Potrzebny jest już, trzeba wystartować z tym, ale kluczowe znaczenie ma oczywiście stan wojny, który w tej chwili w dalszym ciągu się dokonuje. To nie jest prawda, że z przestępcami nie negocjowano. W imię dobra większego, tak, i to nie znaczy, że przestępcy nie zostaną ukarani. Pamiętajmy o tym, że ręka sprawiedliwości może nie zawsze jest taka rychliwa, ale jest długa i że w pewnej perspektywie to może doprowadzić do zmiany też władzy. Tylko my nie wiemy, jaka ta władza może być. Czy to sięgną po władzę w Rosji, na przykład wojskowi, którzy będą jeszcze bardziej zdeterminowani używać własnych zasobów, na przykład nuklearnych. No tego nie wiemy. A to może sprowokować coś, co zakończy żywot planety nawet. Czyli pragmatyka przede wszystkim tutaj. No musimy mieć zimną krew, kiedy mówimy o tak bardzo poważnych zagrożeniach, tak poważnych konsekwencjach, które nie dotyczą małego, ale każdy kraj jest ważny. Powiedzmy sobie, mały kraj też jest ważny. Ludzie są wszędzie tak naprawdę tacy sami i ich życie jest tyle samo warte. Ale mówimy tutaj o zagrożeniach globalnych i wymaga to powagi. Czasami na pewno cierpliwości i niekiedy pokory też. Ryszard Sznep, był ambasador Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych, między innymi. Dziękuję panie ambasadorze bardzo za wizytę u nas w studiu. Spokojnego, dobrego dnia. Mimo wszystko państwa gościem już za chwilę będzie generał Waldemar Skrzypczak. Zapraszam. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry państwu. 131 dzień wojny w Ukrainie. Mamy niedobre informacje z obwodu ługańskiego. Wiemy, że tam ostatnie miasto, które jeszcze było jako tako pod kontrolą Ukraińców, upadło. Zełenski dziś w nocy powiedział, że Ukraińcy oczywiście to miasto będą odbijać. Jak wygląda sytuacja na froncie dziś? Tak, zacznijmy standardowo od oceny aktualnej. Z wojskowego punktu widzenia utrata Lisyczańska nie jest żadnym dramatem w skali operacyjnej. Uh-huh. Moim zdaniem jest to element prowadzonej operacji obronnej przez Ukraińców. Ukraińcy stopniowo w wyniku przewagi rosyjskiej, tego walca ogniowego, który Rosjanie stosują, wycofują się na kolejne pozycje opóźniania i oni mają kolejne pozycje w głębi obrony na całą głębokość Donbasu. Także tej dramatu nie ma i ja wiem, że media tym żyją, że Lisyczańsk został utracony, Siewierodonieck wcześniej. Ja uważam, że to jest plan operacji, który polega na tym, że Ukraińcy się bronią, wciągają Rosjan w walki, zażarte walki, które te walki podjął duże straty w armii rosyjskiej. I o to głównie chodzi, żeby w tym rejonie Rosjanie skumulowali swoje zasadnicze siły, swoją główną uwagę, swoje odwody, które będą się wyczerpowały na obronie ukraińskiej, która jest moim zdaniem planową obroną, czyli to jest operacja obronna, którą Ukraińcy stosują moim zdaniem bardzo skutecznie. To jest pierwsza rzecz. Dzięki temu, że na tym kierunku prowadzą skutecznie Ukraińcy operację obronną i dzięki temu, że w tym rejonie Rosjanie skupiają swój główny wysiłek, bo chcą zdobyć za wszelką cenę pozycję i rejon ługańskiego obwodu oraz donieckiego,
to na innych kierunkach odwodów nie mają i to pozwala Ukraińcom prowadzić operacje zaczepne. Mhm. Na północ od Charkowa prowadzą operację zaczepną, uderzają w kierunku granicy północnej z Rosją, gdzie wypierają wojska rosyjskie. Uderzają również w kierunku Czugajewa i Iziumu, czyli to jest jakby w skrzydło, prawe skrzydło zgrupowania uderzeniowego Armii Rosyjskiej, które uderza na Słowiańsk i to poważnie zakłóca funkcjonowanie sił rosyjskich. No i oczywiście kierunek południowy, czyli Zaporoże. Na kierunku zaporowskim również Ukraińcy kontratakują w kierunku na Melitpol. Mhm. I Rosjanie mają tam ważne problemy, bo nie mają już odwodów. I kolejny temat to jest przewidywany przez nas od dawna, kierunek południowy chersoński, gdzie Ukraińcy, wierzę w to, będą wypierali dalej Rosjan z Chersonia za Dniepr i być może będzie to połączone z jakimś powstaniem, które prawdopodobnie może być spowodowane przez Ukraińców w Chersoniu, co ułatwi wojskom ukraińskim dojście do Chersonia od kierunku Mikołajowa. To tak ogólnie. Mhm, czyli na tych, w cudzysłowie, swoich terenach, albo przynajmniej Rosjanie te, które uważają za swoje tereny, pana zdaniem tam może dojść do jakiegoś buntu społeczeństwa ukraińskiego? To znaczy tak? Generalnie moim zdaniem nawet nie tyle u społeczeństwa, co wierzę w to, że ukraińskie siły zbrojne już w rejonie Chersonia i w mieście Chersoniu mają swoje oddziały, swoje wojska specjalne, być może obronę terytorialną, która się przygotowuje do tego, żeby we właściwym momencie, kiedy podejdą siły główne armii ukraińskiej pod Cherson, rozpoczęły walkę w mieście z wojskami rosyjskimi, żeby przede wszystkim opanować mosty na Dnieprze, które to mosty pozwolą armii ukraińskiej przekroczyć mosty i uderzyć w kierunku na Krym. No dobrze, a nie zgadza się pan z tymi, którzy twierdzą, że Ukraina jest bezbronna, jeżeli chodzi o te zmasowane ostrzały rakietowe. Mamy do czynienia z tym w Donbasie, w innych miejscach, że to jest właściwie jedna z niewielu rzeczy, z którymi Ukraińcy absolutnie nie są w stanie poradzić ze względu na brak sprzętu. Znaczy generalnie na innych kierunkach sobie radzą, natomiast na kierunku faktycznie donbaskim ta przewaga artylerii rosyjskiej jest na razie miażdżąca. Choć te dostawy artylerii, które płyną do armii ukraińskiej, pozwalają tą przewagę armii ukraińskiej niwelować. Ale widać wyraźnie, że Ukraińcy nawet są skłonni poświęcić część potencjału swojego w rejonie Donbasu, a skupiają wysiłek i tam wysyłają artylerię, gdzie liczą na powodzenie w operacji zaczepnej, czyli w kontratakach, czyli na północy i na południu. Mhm. To jest bardzo przemyślana, dobrze skonstruowana operacja obronna połączona ze zwrotami zaczepnymi. I tutaj żadnego dramatu, moim zdaniem, jeśli chodzi o Ukraińców, nie ma. I te hasła, które niektórzy głoszą, że armia ukraińska na tym etapie wojny przegrywa, że armia ukraińska przegrywa, są nieporozumieniem i niezrozumieniem zasad sztuki wojennej i zasad sztuki operacyjnej. To jest moim zdaniem bardzo dobrze przemyślana i prowadzona operacja obronna. Mhm. Przed chwilą ambasador Schnepf powiedział, że jego zdaniem Rosja jest zbyt silna, żeby upaść, ale zbyt słaba, żeby Ukrainę pokonać. Pan się z tym zgadza? Ja powiem może trochę inaczej, że Rosja tej wojny nie wygra, a Ukraina tej wojny nie przegra. To jest to samo, tylko trochę inaczej. Bym powiedział, z wojskowego punktu widzenia zgadzam się z tym absolutnie, tak? Rosjanie... Co to oznacza w takiej sytuacji? To oznacza zamrożenie tego konfliktu na jakieś potwornie długie lata. Ten konflikt będzie trwał. I powiem pani, że w naszym interesie jest, żeby on trwał. Ja nie wiem, jak Ukraińcy długo będą walczyć. W naszym interesie jest to, żeby... To znaczy, żeby armię rosyjską wyczerpywać. Żeby przestali politycy i niektórzy eksperci mówić o przesmyku suwalskim, o inwazji na Estonię, o inwazji na Litwę. Im będzie bardziej armia rosyjska wyczerpana, tym mniejsze będzie miała zdolności do kolejnej awantury z kimkolwiek, a na pewno nie będzie miała zdolności do awantury z NATO. I nie wiem, komu brutalne, ale poniekąd prawdziwe. Ale nie wiem, komu te emocje, takie bym powiedział, nieuzasadnione moim zdaniem z wojskowego punktu widzenia, mają służyć. I te demonizowanie przesmyku suwalskiego o tym, że już armia rosyjska na nas uderza. Armia rosyjska... Mówi pan o tym, że najbardziej niebezpieczne miejsce na ziemi w tej chwili, tak? O tej wypowiedzi przesmyk suwalski. Chyba dla polityków. Dla wojskowego punktu widzenia absolutnie to się nie potwierdza i absolutnie moim zdaniem ci, którzy to mówią, nie mają racji. A sytuacja w Kaliningradzie, czyli te Iskandery i cały czas te pohukiwania ze strony Kremla? Znaczy te pohukiwania będą, tym bardziej, że to już w tej chwili nie Iskandery, bo moim zdaniem część zasadnicza, część wojsk z obwodu kaliningradzkiego już jest na froncie wschodnim w Ukrainie, chociażby Brygada Piechoty Morskiej z Kaliningradu czy 18 Dywizja. One walczą, one są pokiereszowane na Ukrainie, one nie wiem w jakim stanie wrócą do Kaliningradu. Natomiast w tej chwili
Rosjanie wyprowadzili systemy Bastion. To są i Bal bodajże. To są systemy przeciwokrętowe, które oni mają w obwodzie kaliningradzkim, ale one bez wojska nie mają żadnych możliwości działania. Mało tego, to na dobrą sprawę cała głębokość obwodu kaliningradzkiego jest przestrzeliwana przez nasze kraby, więc gdyby je nie wyprowadzili Rosjanie, to są w zasięgu naszej artylerii i stanowiska startowe. A teraz jestem bardzo ciekawa pańskiej oceny efektów madryckiego szczytu NATO. Czy to jest tak, że flanka wschodnia została niedoposażona w sposób wystarczający, delikatnie mówiąc? Czy uważa pan, że jednak ten szczyt ma jakiś tam wymiar sukcesu? Z polskiej perspektywy, o tym na razie porozmawiajmy, nie polskiej o samym NATO jako o całości. Ja rozdzielam dwie rzeczy. Decyzję Amerykanów o 5. Korpusie w Polsce i decyzję NATO o 300 tysiącach żołnierzy sił szybkiego reagowania. Ja może wrócę trochę do historii. Kiedy była pierwsza wojna w Ukrainie, kiedy była pierwsza agresja na Ukrainę, NATO się zjednoczyło, NATO postanowiło w odpowiedzi na agresję Rosji zwiększyć swoje budżety obronne i zwiększyć swoje PKB na zbroję. W 2014 roku, tak? W 2014 roku, tak. Zwiększyć swoje budżety obronne, zwiększyć środki na rozbudowę swoich sił zbrojnych, czy odbudowę sił zbrojnych. Minęło 8 lat i tak patrząc z perspektywy tych 8 lat na potencjał obronny, czy zdolności bojowe armii NATO, nie widzę żadnego skoku, nie widzę żadnego zdecydowanego działania czy poprawy zdolności armii natowskich. Absolutnie nie ma. 8 lat zostało zmarnowane. 8 lat, które nam dała Ukraina. Teraz jest druga wojna na Ukrainie i po raz kolejny Ukraina bije się w naszym imieniu, dając nam kolejną szansę, na to, żeby NATO w końcu zaczęło działać, żeby NATO zaczęło się przygotować, budować zdolności bojowe swoje, bo przecież NATO nie ma w tej chwili takiego potencjału, który byłby zdolny przeciwstawić się agresji Rosji. Szczęśliwie nie będzie, bo nie mają Rosjanie potencjału żadnego, ale na pewno takiego, który mógłby zagrozić NATO. Jest to kolejna szansa dla NATO, żeby NATO rzeczywiście coś zrobiło poza deklaracjami, bo na razie wszystkie państwa głoszą hasła propagandowe. Czego to oni nie zrobią, czego oni nie kupią? Nic nie zrobili, nic nie kupili. No i w tych głównych założeniach, w tym dokumencie podsumowującym jest tak napisane, że Rosja to w tej chwili największe zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa. Tylko co za tym idzie, panie generale? Bo gdyby pan mógł nam wytłumaczyć, bo mamy tak, sam pan wspomniał o tych dwóch rzeczach. No mamy ten dowództwo 5. Korpusu, ale de facto, proszę poprawić mnie, jeśli się mylę, ale w sposób praktyczny to naszego bezpieczeństwa nie zwiększa. Znaczy generalnie, bo to nie są siły żołnierzy, które są tutaj na stałe w Polsce i mogą w razie czego zareagować natychmiast. To znaczy, wie pani, jeżeli ktoś tutaj przesyła do Polski dowództwo 5. Korpusu i to kwaterę główną, to znaczy, że tych wojsk będzie w tym obszarze więcej, bo jeżeli dowództwo korpusu dowodzi wojskami na poziomie operacyjnym, czyli może dowodzić kilkoma brygadami, kilkoma dywizjami, a zatem wynika z tej decyzji, moim zdaniem, kolejny krok będzie to takim, że Amerykanie skierują więcej wojsk do Europy Wschodniej, skoro tym bardziej, że Amerykanie na pewno nie podporządkują swoich wojsk jakiemukolwiek dowództwu natowskiemu. Tylko kiedy, panie generale? A no właśnie to będzie chyba kolejny ruch. My nie bardzo mamy na co czekać, prawda? My mamy czas. W tej chwili Ukraińcy nam dali czas. Oni dali nam kolejną szansę NATO i nam też przecież. Amerykanie doceniają tą szansę, dlatego też dedykują ten korpus piąty do nas. Mocno wspierają Amerykanie Ukrainy jak nikt więcej, a w związku z tym Amerykanie widzą, że tą szansę trzeba wykorzystać. Chciałbym, żeby wszyscy chcieli widzieć to, co widzą Amerykanie. To znaczy? To znaczy, że moim zdaniem NATO nadal nie widzi tego, że Ukraina po raz drugi, bijąc się za nas, daje NATO szansę, żeby NATO osiągnęło wymagane zdolności bojowe, które deklaruje. Panie generale, trochę to jest tak, że to jednak Stany Zjednoczone nadają ton temu, co się dzieje w NATO. No bo widać wyraźnie, że jakby Stanów Zjednoczonych nie było, to NATO by też nie było. Dokładnie tak. NATO jest taką organizacją, dziwię się trochę bardzo, że nie ma NATO tej siły, której wszyscy od niej oczekujemy, że Amerykanie muszą dawać swoje siły i swoje środki, natomiast NATO naprawdę niewiele robi poza propagandą, poza deklaracjami, bo dla mnie czy 40 tysięcy, czy 300 tysięcy, czy 3 miliony sił odpowiedzi NATO, to nie ma znaczenia, bo NATO nie ma przełożenia praktycznego, po pierwsze. Po drugie, NATO jest w swoich działaniach bardzo miękkie, bo jeżeli przestrzeń powietrzną NATO wlatują obce samoloty i NATO nie reaguje, poza dyplomatycznymi jakimiś ruchami, to świadczy to o tym, że NATO nie jest przygotowane do tego, żeby odstraszać, żeby jednoznacznie reagować, żeby być... Ale dlaczego tak się dzieje?
No, wydaje się, że są bardzo wszyscy tam bardzo, znaczy upolitycznieni i nie mają woli naprawdę walki i odstraszania Rosji, bo jeżeli by okazało się, że tak jak Turcja, strącili Turcy samolot rosyjski, który leciał w strefę tureckiej odpowiedzialności, jeżeli wlatuje samolot rosyjski w naszą strefę, w strefę NATO, bo Estonia jest w NATO i nie ma żadnej reakcji, dlaczego nie strącono rosyjskiego samolotu poza burzą w mediach? No bo się pewnie boją państwa na to, żeby się konflikt nie zrobił globalny, po prostu. W tej chwili Rosjanie mają czym zaatakować, Rosjanie prowokują i powiem więcej. Moskwa wie i Kreml o tym i Putin też, że NATO nie zareaguje w żaden inny sposób poza dyplomatycznymi działaniami i oburzeniem wielkim. A to bardzo źle, że tak wiedzą, znaczy, że mają tak... Wodzi za nos Putin NATO się daje wodzić za nos i NATO dlatego ja rozumiem, że jest miękkie i Madryt moim zdaniem w obliczu NATO, chociaż liczyłem na to, że NATO się zmieni, że przy tym NATO nie będzie inne, ale że oblicze trochę NATO się zmieni. Okazuje się, że wcale poza deklaracjami, propagandą, szumnymi hasłami nic z tego nie wynika. Mało to jest optymistyczne, co pan mówi. No niestety... Mówi pan, że NATO zmarnowało 8 lat i z tego, co pan mówi właśnie dalej wynika, że będzie marnowało kolejne, tak? Jeżeli państwa natowskie nie rozpoczną tych programów zbrojeniowych, które deklarowały, że będą realizowały, to za 5 lat, bo ta wojna nie trwała tyle, okaże się, że znowu nic nie zrobiono. Mhm. Tak jak wcześniej przez 8 lat. Natomiast też to, co powiedziałem wcześniej, im będzie dłużej wojna trwała na Ukrainie, tym dłużej mamy szansę na to, żeby swoje potencjały obronne, siły zbrojne NATO mogło odbudować i przygotować do realnego odstraszania Putina, bo w tej chwili nie mamy czym Putina odstraszać. Jakbyśmy go odstraszali, to by Putin nie latał w przestrzeni powietrznej naszej czy na Bałtyku, by nie szalał swoimi okrętami i straszył nas. Bo na razie to on nas straszy. Joe Biden w mediach społecznościowych postanowił chyba postawić taką kropkę nad i napisał, będziemy dalej dostosowywać rozmieszczenie sił zbrojnych, by zapewnić obronę naszym sojusznikom. Uzupełnił to, czego zapomniano powiedzieć w Madrycie? Zdecydowanie jak to tak. Interpretować? Zdecydowanie tak. Biden jest konsekwentny, Amerykanie są konsekwentni, dowódcy amerykański, doradcy kongresmenów, którzy są wojskowymi, doradzają właśnie w taki sposób, żeby potencjał sił zbrojnych amerykańskich zwiększyć w Europie Wschodniej, czego przykładem jest ta decyzja w tym korpusie, a za nią pójdą kolejne siły, które pozwolą temu korpusowi dowodzić związkiem operacyjnym, czyli takim związkiem, który może liczyć między 40 a 50 tysięcy żołnierzy. Mhm. Panie generale, czy po tym szczycie możemy powiedzieć, że nasze bezpieczeństwo jako Polski zostało zwiększone, czy nic się nie zmieniło? Znaczy w moim odczuciu wojskowym się nic nie zmieniło. Politycznym być może tak, ja nie oceniam tego z punktu widzenia politycznego, dlatego że nie znam kulisów i wszystkich umów, które za kulisami były podpisywane, ale z tego co wiem z mediów i z wojskowego punktu widzenia nic nie uległo poprawie. A co by poprawiło? Zdecydowane działanie NATO, rozmieszczenie w strefie odpowiedzialności NATO na wschodniej granicy systemów obrony rakietowej, przeciwlotniczej, które będą skutecznie zwalczały wszelkie prowokacje armii, w ogóle Rosjan i Putina, żeby on bezkarnie nie latał w naszej przestrzeni powietrznej, żeby on wiedział, że my jesteśmy zdecydowani, zdeterminowani bronić swojej suwerenności, swojej integralności i niech nie liczy na osłabienie NATO i rozsadzenie Unii Europejskiej. Panie generale, oczywiście sytuacja zupełnie hipotetyczna, ale jest pan pewny tego, że gdyby stało się coś najgorszego, czyli Rosja, wiem, że pan powie, że za chwilę Rosja nie ma sił, żeby to zrobić, ale mówię hipotetycznie, zaatakowała którekolwiek z państw natowskich, mam na myśli oczywiście kraje bałtyckie i nie daj Boże Polskę, to jest pan pewny, że będzie odpowiedź jeden za wszyscy, wszyscy za jednego, tak jak to w sojuszu teoretycznie jest? Wierzę w sojuszników takich jak Amerykanie, wierzę, że Polacy by to zrobili, bo taka jest nasza, bo to jest nasz interes. Mhm. Nie wiem, czy wszyscy członkowie NATO by to zrobili, bo widać wyraźnie, że wielu członków NATO nie widzi zagrożenia ze strony Putina. Chcieliby, żeby dać Putinowi szansę, żeby ta wojna się skończyła, żeby być może po raz kolejny upokorzyć Ukrainę. Nie ma. Nie ma kroku do tyłu i uważam, że Amerykanie i my bylibyśmy tymi, którzy by swoimi zdolnościami się przyszli. Czyli Amerykanie nie dopuszczą do tego, żeby ten krok do tyłu zrobić. Wierzę w to, że nie. To jest w interesie Amerykanów. Kolejny pakiet pomocowy został ogłoszony właśnie. To jest w interesie Amerykanów, żeby Rosję osłabić. Mhm. No dobrze, to teraz jeszcze kwestia związana z rozszerzeniem NATO. Mówi się, że to jest ogromny sukces, że Finlandia, że Szwecja, tylko problem polega na tym, że jeszcze muszą być zgody poszczególnych parlamentów krajów członkowskich i teraz Turcja też sprawę może przedłużać do wiecznej nigdy. Znaczy wydaje się, że Turcja już powiedziała określiła swoje stanowisko i moim zdaniem stanowisko już Erdogan nie zmieni i parlament turecki też nie. Nie zmieni, ale nie musi się spieszyć, prawda?
jest perspektywa wejścia tych dwóch państw do NATO i zawsze widziałem jako Polak i Polak w sensie tym, że żyje w państwie, które ma ambicje morskie. Bałtyk jest naszym morzem i mam ambicje morskie. Zawsze namawiałem do tak zwanego przymierza bałtyckiego, gdzie bardzo mocno widziałem obecność Finlandii i Szwecji. Jako nie było woli politycznej, dobrze, że te państwa same podjęły inicjatywę i zgłosiły się do NATO. Jest to nam potrzebne. Dopiero niedawno według premiera odzyskaliśmy morze, więc... Znaczy PiS odzyskało morze. Słyszał pan tą wypowiedź? Nie słyszałem tej wypowiedzi. Znaczy nasze morze... Bałtyk zawsze był naszym morzem i... Ja powiedział, że dzięki Prawu i Sprawiedliwości odzyskaliśmy dostęp do morza. Przepraszam, do którego? Bałtyckiego. Aha. Wie pani co? Ja pochodzę z Kołobrzegu. Mhm. I zawsze się kąpałem i wypoczywałem na polskiej plaży, w polskim Bałtyku. Może nie w polskim Bałtyku. No dobrze. Wrócę do domu, popatrzę na mapę. Natomiast rozumiem, że a propos tego rozszerzenia, że właśnie tak naprawdę Morze Bałtyckie staje się wewnętrznym akwenem NATO, więc to... Namawiałem dlatego, wie pani, od 5 lat i w mojej książce napisałem to. Jesteśmy na progu wojny, na tym przymierzu bałtyckim, o konieczności zrobienia z tego morza, morza wewnętrznego, naszego. Wydaje się, że to się stanie. W tym momencie to, na co też liczyłem, że flota bałtycka, rosyjska flota bałtycka nie ma racji bytu, ponieważ wszystkie porty floty bałtyckiej, a są 2-3 w rejonie Bałtyku, są w zasięgu ognia artylerii, ognia rakiet sił NATO, w związku z tym ich przebywanie na Morzu Bałtyckim jest w zasadzie, moim zdaniem, bezcelowe w kategoriach wojskowej oceny sytuacji operacyjnej. Panie generale, NATO już zostawmy. A teraz pytanie o Unię Europejską, a właściwie o w ogóle relacje państw europejskich. Czy pan uważa, że powinny powstać jakieś wspólne europejskie siły zbrojne? Znaczy, czy nie ma takiej potrzeby w związku z tym, że jest NATO? Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, bo nie wiem, do czego miałyby być te operacje. Chyba że dotyczyłoby to operacji dla państw, które nie są członkami NATO, ale które aspirują do Unii Europejskiej. Przykład Mołdawia. Uważam, że takim państwem jak Mołdawia, czy w przyszłości niebawem, wierzę w to, Ukraina, które będą kandydowały na pewno do Unii Europejskiej, do NATO być może w przyszłości nie wiadomo jakiej, niedookreślonej, to wtedy powinna Unia Europejska wydzielić kontyngenty sił Unii Europejskiej, które będą wspierały bezpieczeństwo tych państw. Mówię cały czas tu o Mołdawii, bo Mołdawia w tej chwili powinniśmy ją w naszą orbitę zassać. Przepraszam za to określenie, ale to jest teren, którego nie możemy Rosjanom odpuścić, w związku z tym powinniśmy zadbać o to, żeby Mołdawia znalazła się w orbicie naszych interesów, szczególnie Polski. Dlatego też dobrze by było, jeżeli Unia Europejska miałaby grupy bojowe Unii Europejskiej, to właśnie one powinny być dedykowane do tych państw, które są partnerami Unii Europejskiej, które kandydują do Unii Europejskiej. Tak. Panie generale, to teraz chciałam, żeby pan się rozprawił jeszcze z jedną teorią dotyczącą tego, dlaczego Niemcy czy Francja tak słabo dozbrajają Ukrainę. No więc ta teoria mówi, że dozbrajają tak słabo, bo same te państwa mają za mało sprzętu po prostu, bo Europa się nie zbroiła i po prostu nie chce pomagać w takim dużym wymiarze Ukrainie, no bo boi się o własne bezpieczeństwo i o to, że dla niej samej tego sprzętu ewentualnie zabraknie. Znam przemysł zbrojeniowy Niemiec i Francji, to tylko kwestia lokowania zamówień w tym przemyśle zbrojeniowym. Niemcy mają ogromny potencjał, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, podobnie Francuzi. Niemcy nie mają jakoś, moim zdaniem, woli politycznej do tego, żeby się zbroić. To nie jest kwestia braków sprzętowych, tylko braku woli politycznej. Moim zdaniem brak woli politycznej przede wszystkim, to jest, jeżeli chodzi o Niemców, a Francuzi, oni widzą interesy na wschodzie Europy, oni widzą swoje interesy w Afryce cały czas i tam jest skupiona ich uwaga, bo oni przecież tracą Mali, tracić będą niebawem pewnie i Czad, swoje postkolonialne państwa, gdzie jeszcze mają swoje, mieli w Mali swoje niedawno wpływy. Tych wpływów pozbawiła, jak wie pani kto? Rosja. Tam w tej chwili Wagnerowcy wspierają rząd, który jest przeciwny wpływom francuskim w Mali, w związku z tym Francuzi tam skupiają swój główny wysiłek i tam przygotowują do użycia swojej siły zbrojnej, żeby bronić swoich interesów jeszcze tam. A czeka nas nowy wyścig zbrojeń? Znaczy, wydaje się, że Rosjanie są przed wielkim wyzwaniem. Armia rosyjska po tej wojnie pobita mocno, spokiereszowana, rozkradziona, zdemolowana przez swoich dowódców i przez armię ukraińską zdemolowana. Ona będzie w obliczu wielkich reform. Ta armia stoi przed wielkim wyzwaniem, jaką jest reforma w armii, ale we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Czyli począwszy od systemu dowodzenia, poprzez system uzbrojenia, szkolenia, naboru żołnierzy, ponieważ armia ta w tej chwili nie jest w stanie
moim zdaniem w krótkim okresie czasu, w perspektywie nawet 5 lat, otworzyć zdolności bojowe, które pozwolą komukolwiek zagrażać. A nie wygrywa ta armia jednak swoją masą po prostu? Tylko ta masa jest coraz, bym powiedział, krótsza jak kołdra. Dlatego, że te zdolności się wyczerpują armii rosyjskiej, zdolności sprzętowe, zdolności, jeśli chodzi o środki walki, czyli amunicję między innymi i potencjał ludzki. Poza tym trzeba mieć świadomość tego, że Rosjanie aspirują do różnych jeszcze innych rejonów wzdłuż swojej granicy, chociażby w Kaukazie muszą mieć wojska, bo to się przewraca. Mają problem z Kazachstanem, niedługo będzie problem z Uzbekistanem. Są Wyspy Kurylskie, jest Arktyka, jest zaangażowanie Rosji w Syrii, jest zaangażowanie Rosji w Libii, w Mali. Także Rosjanie w tej chwili mają rozproszony bardzo wysiłek, który nie pozwoli im skoncentrować się na Ukrainie. I Ukraina, moim zdaniem, będzie na wojnę na Ukrainie, będzie tak długo trwała, dopóki tej wojny nie będą chcieli zakończyć Ukraińcy. Mhm. Ukraińcy będą tak długo się bić, dopóki nie uznają, że już wystarczy, że to, co chcieli, to odzyskali, że to, co chcieli, to wyzwolili i sytuacja ich, jeśli chodzi o potencjał militarny, pozwoli im powiedzieć, wystarczy. A Europa? Europa powinna się zbroić? Europa powinna się zbroić, ale wszystkim powinna obserwować zmiany, jakie będą miały miejsce w armii rosyjskiej i w Rosji. Bo zmiany na pewno będą poza armią, już o tym mówiłem, ale będą zmiany na scenie politycznej głębokie. Czy to będzie Putin, czy to będzie post-Putin, my nie wiemy, ale trzeba monitorować i cały czas trzeba budować te zdolności, które pozwolą nam odstraszać Putina, nie bać się Putina i jego gróźb, jak on to zawsze Zacharową i Pieskowem Miedwiediewem nastraszą, tylko mieć wojska, które będą dobrze przygotowane, po zębu uzbrojone, gotowe do odpowiedzi. No Pieskow po raz kolejny powiedział, że Rosja jest absolutnie gotowa do negocjacji, tylko że Ukraińcy muszą przyjąć ich perspektywę. No dokładnie tak. I Ukraińcy takiej perspektywy nie przyjmą. Uważam, że prezydent Zełenski ma rację absolutnie i tak długo będzie Ukraina walczyła, aż wyzwoli swoje terytoria. Rosjanie, mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że ta pętla sankcji, która się będzie powiększała, będzie mocno Rosji dusiła i spowoduje to, że Rosja będzie gospodarczo, ekonomicznie słabła, a to będą potem konsekwencje społeczne i polityczne. Mhm. Panie generale, a jeszcze jedna kwestia. Ja pytam właściwie od kilku dni każdego mojego gościa w tej kwestii, bo no to jest rzecz, która zrobiła na mnie niebywałe wrażenie, czyli zaproszenie Putina na G20. Co pan o tym sądzi? Nie wiem po co. Znaczy, ja uważam, że... Macedonii wystosował zaproszenie. Na odpowiedź Kremla oczywiście nie trzeba było długo czekać. Oczywiście będziemy. No i teraz pytanie, jaka powinna być odpowiedź państw G20? Nie zaprosi go. Czy to jest w ogóle możliwe? Moim zdaniem jest to nie do przyjęcia. Nie wolno tego człowieka zapraszać nigdzie w tej chwili. On powinien być totalnie izolowany na scenie politycznej w ogóle, wszędzie. Nie może, to jest dla mnie niedopuszczalne, że zaprasza się człowieka, który jest autorem agresji na suwerenne państwo, które ma na rękach krew ludzi. No, ale z drugiej strony ambasador Sznepf, który był tu przed panem, już wspominany dzisiaj przeze mnie, z dyplomatycznego punktu widzenia powiedział, moralnie absolutnie się nie zgadzam, ale pragmatycznie to nigdy nie było tak, jak niektórzy twierdzą, że się ze zbrodniarzami nie rozmawiało, że jakoś to trzeba będzie zakończyć w końcu. To trzeba zmienić te zwyczaje i te obyczaje, ze zbrodniarzami nie rozmawiać. No to do tej pory rozmawiałem. Z Rosją w takim razie? Po prostu siłą? Zmusić ich do... W tej chwili już nie ma innego. Moim zdaniem nie ma innego wyjścia, nie ma żadnego rozwiązania politycznego tego kryzysu. Jest tylko siłowy i wierzę w to, że Ukraina dzięki naszej pomocy, dzięki pomocy Zachodu będzie miała zdolności takie, które pozwolą bić systematycznie armię rosyjską, bo armia rosyjska z dnia na dzień słabnie. A co jeśli jednak przywódcy G20 usiądą przy jednym stole z Putinem? To stracę wiarę w polityków naszych i zachodnioeuropejskich zupełnie, bo uważam, że z człowiekiem, który ma na rękach krew setek tysięcy ludzi, ma wojnę, jeszcze nie tylko tą wojnę, wiele innych wojen, bo Putin przez te 20 kilka lat, co rządzi w Rosji, ma na sumieniu wiele, wiele innych, chociażby sam fakt, jak doszedł do władzy, przecież to, co było w Czeczeniu, to, co było w Dagestanie, to, co było w Gruzji, to przecież jest krew setek tysięcy ludzi. Nie rozumiem logiki polityków, którzy skłaniają się ku temu, żeby z nim w ogóle rozmawiać. Czyli nie rozmawiać. Nie rozmawiać. To jest, ale to ja jestem żołnierzem, nie jestem politykiem. Może politycy mają wyższe racje, ale na pewno nieludzkie. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, państwa gościem Ekspresu Biedryckiej. Panie generale, jak zwykle bardzo panu dziękuję, dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. I kończymy już dzisiejsze wydanie Ekspresu Biedryckiej. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9, więc przed 9 proszę się nie niepokoić, że jeszcze nie ma transmisji. Będziemy punktualnie od godziny 9. Mam nadzieję, że państwo będą z nami także. Spokojnego, dobrego dnia. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski. Kłaniamy się nisko. Do jutra.